Wojciech Biedroń do nas dołączył, portal w polityce.pl. A na portalu czytam, że Krzysztof Pieczyński wcale nie oberwał za poglądy na ulicach Warszawy. Znaczy ja oczywiście przepraszam Krzysztofa Pieczyńskiego i wszystkich, którzy mogą poczuć się urażeni, że się uśmiecham, ale ta historia no jest humorystyczna. Pan Pieczyński od wczoraj histeryzuje, że został zaatakowany w centrum Warszawy i pobity w związku ze swoimi poglądami politycznymi. Znaczy, które, nie negujemy faktu, że został pobity. No, nie negujemy i mało tego potępiamy taką sytuację. Natomiast okazuje się, udało nam się ustalić dzisiaj rano, że ten atak nie miał żadnego podłoża politycznego. Po prostu człowiek, który go zaatakował, jest osobą chorą, która cierpi na manie prześladowcze. I ta mania prześladowcza, no, ona polega na tym, że ten człowiek boi się osób w czerwonych kurtkach. Nie tylko boi się osób w czerwonych kurtkach, ale boi się dlatego, że ten napastnik, prawda, który uderzył, zaatakował pierwszy pana Krzysztofa Pieczyńskiego, po prostu uważa, że osoby w czerwonych kurtkach go prześladują, że za nim chodzą. No, klasyczne objawy manii prześladowczej. No i rzeczywiście to on zaczepił Krzysztofa Pieczyńskiego i go tam zaczął szarpać. Potem zaczął uciekać przed Krzysztofem Pieczyńskim. Krzysztof Pieczyński zaczął go gonić. I ta szarpanina zamieniła się, można powiedzieć, w bójkę. I prawdopodobnie zresztą tak będzie kwalifikowana, jeśli chodzi o kwestie te prawne dalsze. Ale rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że każdy, kto przeciąłby drogę wczoraj temu napastnikowi, a ubrany byłby w czerwoną kurtkę, no mógłby zostać zaczepiony przez tego człowieka. Więc jeszcze raz, czasami mam takie wrażenie, że niektóre osoby powinny być nieco ostrożniejsze w sądach, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. Krzysztof Pieczyński znany jest z tego, że no, jego bardzo emocjonalne wypowiedzi sugerują, że jest w Polsce prześladowany, dyskryminowany, że i że generalnie w Polsce źle się dzieje, do czego pan Krzysztof Pieczyński oczywiście ma święte prawo tak mówić. Natomiast akurat wczoraj sytuacja no, wyglądała nieco inaczej, niż on ją przedstawia. Co ciekawe, ten napastnik, agresor, również zgłosił się na policję wczoraj i zeznał właśnie między innymi to, że został napadnięty i przez człowieka w czerwonej kurtce, więc się bronił. No, cała sytuacja ma jednak, jak już widzimy, nieco inny wydźwięk niż część mediów próbuje nam przedstawić, czy sam Krzysztof Pieczyński. No mówię, czasami naprawdę warto się wstrzymać z pewnymi wypowiedziami i może nieco mniej skupiać się na sobie, panu Krzysztofowi Pieczyńskiemu, któremu oczywiście bardzo współczujemy takiego zajścia. Nic przyjemnego szarpać się z chorym człowiekiem w centrum Warszawy, ale no nie miało to podłoża naprawdę politycznego. No. Rozwialiśmy wątpliwości. Panu Krzysztofowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i oby na planach, na których będzie się zawodowo pojawiał, charakteryzatorki miały trochę mniej do roboty. A teraz o prawdziwym ataku. Tak, z powodów politycznych, czyli o tym, co wczoraj wydarzyło się przy ulicy Nowogrodzkiej. Ja przed chwilą mówiłem o tym w przeglądzie prasy. Gazeta Wyborcza, relacjonując wczorajsze manify, nie wspomniała ani słowem o tym, że została zaatakowana siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście człowiek, nie wiedzą. Człowiek już ustalony, człowiek, któremu zresztą albo już zostały przedstawione zarzuty, albo lada moment będą, to człowiek, który rzeczywiście rzucił balonem wypełnionym czerwoną farbą w drzwi. A tych balonów było więcej. Bo tych osób było więcej. My w tym momencie jako portal ustalamy, kim jest ten człowiek, ale z moich ustaleń wynika, że jest to znany działacz opozycyjny, można powiedzieć. Człowiek, który się pojawiał na wszystkich możliwych zadymach w ciągu ostatnich 2 lat. Zwłaszcza pod Pałacem Prezydenckim, pod Sejmem w lipcu. Człowiek, którego znakiem rozpoznawczym jest stalowy łańcuch, którym to ten miłośnik demokracji, wolnego słowa, toruje sobie często drogę przez tłum. Więc będziemy te kwestie ustalać. To jest taki człowiek, który, o ile oczywiście te informacje, o których teraz mówię, zostaną potwierdzone, bo to wstępne informacje, które udało nam się zdobyć. No ale rzeczywiście nie jest to miłośnik spokoju i prawa, tylko po prostu bojówkarz, który kojarzony jest w zależności, kto organizuje zadymę, czy są to obywatele RP, czy jest to Komitet Obrony Demokracji, czy jak ostatnio, czy jak mieliśmy do czynienia wczoraj
feministki, więc tutaj też zawodowy Zadymiarz. Tak, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ generalnie przy tych Zadymach występuje przeważnie, nawet policjanci mówią, bo to są ludzie znani policji, to jest kilkanaście osób, 10 do 15 osób, bo oni zajmują się, oni mają doskonałe przygotowanie, jeśli chodzi o kwestie prowokacji. Ja pamiętam, w lipcu była taka sytuacja, kiedy w tłumie tych osób, które tam były najbardziej agresywne, najbardziej dynamiczne, że tak powiem, znalazł się człowiek, który kurczowo trzymał plecak. Policjanci podeszli do niego i poprosili o okazanie zawartości plecaka. Przy imprezach masowych to jest norma. I on nie chciał tego plecaka pokazać. Dał się zatrzymać, że tak powiem, i doprowadzić do komisariatu policji. Tam sobie selfiki robił, bo nawet telefonu mu nie odebrano. Jak to jest za kratami, jak to walczy, prawda, z reżimem. Drodzy państwo, no, pamiętam, jak rozmawiałem z rzecznikiem prasowym Komendy Głównej i rozmawialiśmy poza studiem i słusznie, no, wyobraźmy sobie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej taką sytuację, gdzie facet w tłumie na imprezie masowej kurczowo trzyma plecak i nie chce go okazać policjantom. Chyba wszyscy wiemy, co by się mogło stać. Dlatego, ale to są działania celowe, prawda? Oni doskonale wiedzą, że policja musi użyć no, bezpośredniej siły, prawda, w związku z nimi. Oni dobrze wiedzą, gdzie się położyć na chodniku, gdzie się ustawić. Oczywiście to jest pełna otoczka medialna wokół tego, natychmiast to idzie w świat. A to są takie działania, no moim zdaniem również, no chociażby ta sytuacja, o której opowiedziałem z lipca, ale to są działania bardzo niebezpieczne wbrew pozorom. Może się przecież zdarzyć i miejmy tego świadomość, i chyba ktoś na to liczy, że nie wiem, policjant zareaguje zbyt nerwowo, albo po prostu zrobi to, co do niego należy, albo nie daj Boże, ktoś sobie skręci rękę, złapany właśnie przez policjanta, i tak dalej, i tak dalej. No, to są działania prowokacyjne i to jest grupka ludzi naprawdę ciągle tych samych, którzy jakby doczepiają się do kolejnej demonstracji, bardzo często pokojowej, spokojnej, i dokonują tego typu prowokacji po to, żeby było głośno, po to, żeby pokazać, że ktoś został aresztowany, bo to też bardzo często, nawet Gazeta Wyborcza pisze, że były zatrzymania i areszty. No nie ma żadnych aresztów. No to jest doprowadzenie do komisariatu w celu chociażby sprawdzenia danych osobowych, bo ci ludzie również celowo się nie wylegitymowują się. Areszty nakłada sąd, drodzy państwo, pamiętajmy o tym, ale nawet jeśli to są stałe osoby przyklejające się do różnych manifestacji, no to wypada o tym poinformować, nie z takiej uczciwości mówić w przypadku tego, co leży przede mną. Jeszcze jeden temat chcieliśmy państwu zaproponować, temat, o którym ja trochę zapomniałem, przyznaję, w przeglądzie prasy, a jest fascynujący artykuł Bartosza Wielińskiego w Gazecie Wyborczej o tym, jak Czaputowicz oczarował Niemców. To zupełnie inny człowiek niż Witold Waszczykowski. Pełna kultura, zero agresji. Tak niemieccy dyplomaci komentują spotkanie z Jackiem Czaputowiczem, nowym szefem MSZ. Z nim można rozmawiać. Tak według informacji wyborczej opisywał wrażenia po spotkaniu z polskim gościem szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. A to między innymi dlatego, że pan profesor Czaputowicz bardzo delikatnie, bardzo dyplomatycznie podchodzi do kwestii reparacji i mówi, że one nie będą żadnym problemem pomiędzy Polską a Niemcami. Jeszcze jedno bardzo ważne zdanie chciałbym zacytować z Bartka Wielińskiego, zanim oddam ci, Wojtku, głos, bo to, że teraz jacyś eksperci polsko-niemieccy mają się zająć tym tematem, oznacza, pisze Bartosz Wieliński, i moim zdaniem ma rację, że najprawdopodobniej temat zostanie na dłuższy czas odłożony na półkę. Niemcy, grając na czas w kłopotliwych kwestiach, zwykle forsują powołanie dwustronnych komisji eksperckich, które obradują, ale z ich pracy niewiele wynika. No rzeczywiście, i ty również, Marku, wczoraj napisałeś komentarz w portalu w polityce.pl dotyczący tych kwestii uchodźczych i nie tylko zresztą, dotyczący polskiej polityki zagranicznej. Patrząc na ten tytuł w Gazecie Wyborczej, w internetowych wersjach, bardzo często doklejana jest jeszcze jedna informacja. Ty cytowałeś tę kwestię, ale Wyborcza pisze wprost: tematu reparacji nie ma. A piszą to tak, jakby to było oficjalne stanowisko polskiego rządu. I teraz pytanie, kto tu z kim w co gra? Czy rzeczywiście jest tak, że rząd chce odejść od pewnych kwestii, czy jest może tak, że Wyborcza to kreuje po to, żeby swoim kolegom w Niemczech zrobić dobry humor? Miejmy nadzieję, że to drugie rozwiązanie jest prawdziwe. Małgorzata Gosiewska zaprzeczała, żeby temat miał być odpuszczony przez polski rząd, a
Jak będzie, o tym porozmawiamy za 20 parę minut, gdy moim gościem będzie Arkadiusz Mularczyk, czyli szef sejmowego zespołu zajmującego się kwestią reparacji. Zapraszam na tę rozmowę już teraz. Wcześniej przegląd prasy międzynarodowej i Ola Rybińska, wcześniej Magda Krzemińska i przegląd wydarzeń, a dziękujemy Wojciechowi Biedroniowi. Czytajcie państwo portal w polityce.pl. Do zobaczenia za minut parę.